co? Za naukę byś się wzięła. Książki w kącie, tylko muzyki słuchasz. Jesteś śmieszna. Naprawdę sądzisz, że mnie obchodzi twoje zdanie? Wiesz, tatuś nie byłby dumny z takiej córeczki. Witaj, córko. Siema. Marcelina ma takie piękne oceny, a ty, Joanno, już nie wiem, co mam z tobą zrobić. W zeszłym roku ubłagałam panią, aby przepuściła cię do następnej klasy, a ty zupełnie olewasz sobie naukę. Gdy tylko wejdę do pokoju, widzę jedno i to samo. Ciebie z laptopem na kolanach, a nauka? Drogi pamiętniku, w szkole jest coraz gorzej. Rodzina oczekuje ode mnie zbyt wiele, już od dawna we mnie nie wierzy. Od śmierci taty minęły 2 lata. Zginął pod kołami samochodu. To niewiarygodne, jak kierowcy potrafią być bezmyślni. Ciągle zajęty. Tylko on nie rozumiał. Bez niego nic nie ma sensu. Ostatnio coś nie gra. Nie mogę pozbyć się swojego uzależnienia. To jest silniejsze ode mnie, ale tylko to mi pomaga. Nie rozumiem, po co może być zrana? Masz dzisiaj się ładnie ubrać. Zdjęcie klasowe są. Chyba, że chcesz wygrać, Agrysia. Tak wystarczy? Postara się trochę bardziej. I nie uczyniesz mi wstydu. Pośpiesz się. Już to się załatwię. Kokainy. Czy wie pani, co to oznacza? Nie. Joasiu, był pobrałaś? Jak długo już jest przytomna? 47, ale wciąż jest osłabiona. Dobrze, wraz z wypisem dostarczy pani adres naszego psychologa. Do widzenia. They say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing. You see him walking around with his headphones blaring, alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. What bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out. 'Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked, he's mad, so he's talking back, talking black, brainwashed from rock and rap. He sags his pants, rags and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home. There's no control. He just lets his emotions go.